Halo, witam serdecznie z tej strony Pijany 1982 i muszę wam powiedzieć, kurwa, co tu się na tym wodzie dzieje, to teraz gra się rozwija, nie to co kiedyś było. Weekly strike of some Soviet ops up to 15% tech 3 discount plus new map. Nomonham, nowa mapa. Stara, ale nowa. Because Food King is a... W lecie, nie w zimie. Yeah, babe. Super nowości. Następnie... Get to the Unstoppable Guardian as STG before my coś tam. I do zdobycia mamy oczywiście maszyny premium, maszyny pancerne. A może i nie? Nie, pomyliłem się. W każdym bądź razie jest do zdobycia Motherland, ale te informacje, to wszystko zaczyna się pojawiać coraz później i to są trzy wiadomości dodane dzisiaj. Kiedyś było jakoś... KIEDYŚ TO TO BYŁO, KURWA! A nie tak jak teraz, że w ostatni dzień dodają jakieś informacje. Zawsze było to tam jakoś dzień przed. A dzień albo dwa, a teraz to już kilkanaście godzin przed dniem następnym. I po trzy informacje, także to jest lipa. Nie wiem dlaczego i do czego oni dążą. Dark Horse oczywiście się pojawia, czyli kolejne premki. 500 premek, kurwa! No, Krafts Panzer 4. No, 4650. Niczym on się różni? Pewno niczym. Nie sprawdzałem, albo... Bo mi się nie chce, nie? Ale to jest... To jest to samo w innym malowaniu. Pewno znowu historie wojenne dojdą jakieś. Ja mi się wydaje. Jest totalna bieda. Choose your own rewards, including the mighty motherland. No właśnie. I tutaj są do zdobycia. To jest akurat fajne, nie? To takie eventy są ok. One powodują, że więcej ludzi jest na serwerach, a do czego dążę, to to, że... Ostatnio, czyli to było dwa dni temu, dzwonił do mnie znajomy z Xboxa, który mówił, że w niedzielę, w tamtą niedzielę, nawet nie przebijała ilość 10 tysięcy graczy na serwerze na Xboxie. A na samym serwerze europejskim było coś koło 3500-3700 graczy. No i z tego co ja pamiętam na serwerach ogólnie na Xboxie, jeszcze jak grałem, no to było nawet i po 17 tysięcy i po 15, a od listopada tamtego roku mam PS4, więc bardzo dużo ludzi odpadło, bardzo, bardzo dużo ludzi odpadło. No i przypuszczam, że nie wprowadzając nic nowego, ta gra może wytrzyma do końca przyszłego roku. Dlaczego? Dlatego, że z tego co widać, serwery europejskie. Na serwerach europejskich gra najwięcej ludzi. Nawet na PS4, a nawet na Xboxie. A dziwne jest, bo Xbox jest produktem amerykańskim Microsoftu, więc tam powinno być sporo ludzi, a tak nie jest. Czyli europejski serwer tak naprawdę utrzymuje całą tą grę. A jeśli odchodzi ludzi od europejskiego serwera, no to nic dobrego się nie kroi. I to tak w ogóle, mówiąc wszystko i nic, taki bebłot z mojej strony. Nie widzę tutaj nic naprawdę dobrego. Cały czas premki, 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 premki.
Albo New Bundles, czyli Assemble Earth Mightiest Tanks in New Mega Bundles. Czyli co? Znowu pakiet do kupienia od 27 do 8 maja, a jakże? 19 tysięcy Starka, Freedoma, Hammera i Tygrysa japońskiego za 19 tysięcy Golda. A jakże? A tutaj jeszcze mniejsza paczka. Tu 19 tysięcy za 4 tanki, a tutaj za 1300 taniej. Dwa tanki, o dwa mniej. No i tak to wygląda. Nie, sorry. To by było na tyle, bo to nie ma co strzępić ryja. To jest wielka, wielka lipa i to, co szykują, to jest po prostu bieda. Na razie.